Edukacja to relacja. Jak myślisz? Prawda czy fałsz? W tym odcinku zajmiemy się właśnie tym tematem, czyli jak relacja ucznia z nauczycielem wpływa na jego uczenie się. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Bartłomiej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci z Guangzhou z Chin, autorami różnych książek dotyczących rozwoju umysłowego i razem z moją żoną Joanną, założycielami szkoły Best Brain, nowy wymiar edukacji. Na tym kanale pokazujemy, jak łatwiej się uczyć, jak szybciej zapamiętywać, jak lepiej korzystać ze swojego umysłu, jak wesprzeć dziecko w procesie edukacji, jak po prostu podnieść jakość naszego myślenia. W dzisiejszym odcinku chciałem zająć się czymś może oczywistym, ale bardzo ważnym, nawet jeśli oczywistym, to i tak bardzo ważnym, żeby o tym przypomnieć. Jednym z głównych haseł w naszej szkole Best Brain, gdzie prowadzimy zajęcia na żywo online z efektywnej nauki i wszystkiego z tym związanego. Mówimy, edukacja to relacja. I bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby edukując trenerów naszej metody, nauczyć ich wytwarzania właściwej relacji z uczniami. Nie boimy się stracić kilku minut zajęć na to, żeby porozmawiać chwilę z uczniem, żeby wytworzyć z nim relację. Ale dzisiaj stwierdziłem, że sprawdzę, czy ta relacja rzeczywiście ma jakiś wpływ na wyniki w nauce. Kiedy sprawdziłem, czy są jakieś badania naukowe potwierdzające tą hipotezę, to byłem trochę zaskoczony, ponieważ okazało się, że jest całe mnóstwo badań, które pokazują, jak bardzo relacja uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń wpływa na wyniki uczniów w uczeniu się w nauce. Dzisiaj odwołam się do dwóch badań, na które natrafiłem. Jednym z nich jest metaanaliza badań, czyli taki artykuł naukowy, w którym autorzy analizują wyniki wielu badań z jakiegoś jednego tematu. I właśnie w tym wypadku był to temat wpływu relacji na uczenie się. Wzięto pod uwagę aż 99 badań. To naprawdę duża ilość. Myślę, że jest wiele tematów, na które w ogóle trudno byłoby znaleźć 99 badań. W tych 99 badaniach łącznie wzięło udział około 100 tysięcy uczniów. Te badania dotyczyły tylko tak naprawdę dzieci i młodzieży od wieku przedszkolnego do mniej więcej szkoły średniej. I oczywiście wykazano, że badania pokazują wpływ relacji uczeń-nauczyciel na wyniki uczenia się. Pokazują, że dobra relacja z nauczycielem pomaga osiągać lepsze wyniki, pomaga nam się bardziej angażować w naukę i tak dalej. Ale są dwie bardzo ciekawe informacje, które autorzy artykułu pokazują w takim podsumowaniu i w konkluzji tej metaanalizy. Pierwszy jest taki, że wpływ relacji uczeń-nauczyciel na wyniki w nauce jest większy wśród młodzieży niż wśród dzieci młodszych. Co jest troszkę może zaskakujące, przynajmniej dla mnie było zaskakujące. No bo przecież pierwsze co pomyśleć można, no przecież to młodsze dziecko, to przedszkolne, drugoklasista, trzecioklasista, to ono bardziej potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, takiego zaufania do nauczyciela, ale okazuje się, że właśnie ten wpływ jest większy u dzieci starszych. Ale uwaga, pozytywny wpływ. Ale jeżeli sprawdzono negatywny wpływ, znaczy wpływ negatywnej relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem, to tutaj silniejsze oddziaływanie jest na dzieci młodsze. No i teraz wszystko się zgadza. To dzieci młodsze o wiele bardziej odczuwają wpływ negatywnych relacji z nauczycielem i to się mocniej przekłada na ich wyniki w nauce. Te starsze dzieci może są bardziej już odporne na to, ale uwaga, te starsze dzieci bardziej potrzebują
pozytywnych relacji, żeby osiągać lepsze wyniki. Znaczy jest to bardziej skorelowane. Bardziej skorelowane są dobre wyniki dzieci starszych w nauce z dobrymi relacjami ich z nauczycielami. Warto, myślę, zwrócić tutaj uwagę na to, że pokazuje ta metaanaliza jedną bardzo ważną rzecz, że relacja uczeń-nauczyciel jest ważna przez całą naszą edukację. Nie tylko na początku, nie tylko na studiach, nie tylko przed maturą, tylko przez calusieńką naszą edukację. Pomyśl przez chwilę, który nauczyciel najwięcej Cię nauczył? Którego wspominasz jako tego, który był naprawdę Twoim mentorem, nauczycielem, świetnym wykładowcą? Przypuszczam, że ten, z którym miałeś jakąkolwiek relację, którego polubiłeś, do którego miałeś zaufanie, do którego naturalnie wykazywałeś szacunek, bo pokazywał swoją postawą zaangażowanie w proces uczenia Ciebie, prawda? Ale natrafiłem jeszcze na jedno bardzo ciekawe badanie, jeden bardzo ciekawy artykuł dotyczący badań przeprowadzonych w Chinach, bodajże w 2020 roku. To były badania wspólne Uniwersytetu w Pekinie i Uniwersytetu w Macau, gdzie wzięto pod uwagę wpływ relacji na wyniki w nauce, ale również jak to wszystko współgra, mówiąc językiem naukowym, koreluje z poczuciem pewności siebie w nauce uczniów. W badaniach wzięto pod uwagę 14 tysięcy uczniów. No, duża próba, ale w Chinach można sobie na to pozwolić. 14 tysięcy uczniów. Wzięto pod uwagę trzy przedmioty. Język chiński, język angielski oraz matematykę. I zobaczcie, że te trzy przedmioty są bardzo różne, no bo język chiński jest językiem ojczystym dla badanych. Język angielski jest językiem obcym, wymaga innego podejścia do uczenia się niż język ojczysty. No i język, nie język, tylko matematyka, to właśnie nie język, coś zupełnie innego od języków, też wymaga zupełnie innych umiejętności w uczeniu się. I co się okazało? Oczywiście we wszystkich tych trzech przedmiotach wpływ, pozytywny wpływ relacji uczeń-nauczyciel miał duże znaczenie na wyniki dzieci, które osiągały w uczeniu się, w sprawdzianach i tak dalej. Ale co ciekawe, wykazano też znaczącą, statystycznie znaczącą korelację pomiędzy poczuciem pewności siebie w nauce, a dobrą relacją z nauczycielem. Uczniowie, którzy oceniali swoje relacje z nauczycielem jako silne, pozytywne, mieli silne poczucie pewności siebie w umiejętności uczenia się. Co powodowało, że jak napotykali jakąś przeszkodę w procesie uczenia się, to wiedzieli, że oni sobie z nim poradzą. Wiedzieli, że sobie poradzą z tą przeszkodą, że oni chcą sobie z nią poradzić, no przecież mają wysokie poczucie pewności siebie w uczeniu się. Czyli ja umiem uczyć się, więc poradzę sobie z tą przeszkodą. I to wpływało w konsekwencji na lepsze wyniki w nauce. Nie będę się rozwodził nad kolejnymi badaniami. Naprawdę jest ich bardzo wiele. Jeżeli ten temat Cię mocno interesuje, to naprawdę wpisz wyszukiwarkę którąś wyszukiwarek artykułów naukowych, relacje a nauka. Tylko zachęcam Cię, szukaj tego w języku angielskim. Po polsku tych artykułów jest niewiele. Ja przynajmniej nie trafiłem. Może na jeden jakiś artykuł trafiłem, ale w języku angielskim jest tego naprawdę, naprawdę wiele. Ale nie chodzi mi o to, żeby teraz zarzucić Ciebie mnóstwem informacji naukowych, że to wpływa tak, a to tyle procent poprawiło wyniki. Chodzi mi o to, żeby potwierdzić tą myśl, którą cały czas powtarzamy, że edukacja to relacja. Nie bój się, kiedy pracujesz ze swoim dzieckiem, żeby pomóc mu w nauce, poświęcić swój czas na zbudowanie z nim relacji. Może czasem zamiast kolejnej godziny wspólnej nauki z dzieckiem do sprawdzianu, warto wybrać się z nim na spacer. Porozmawiać o tym, co go interesuje w szkole, jakie ma trudności, czy lubi jeść lody truskawkowe, albo czy woli jazdę na rowerze, czy latanie samolotem. Wiem, że może to zabrzmi dość
trywialnie buduj relacje. Ale jestem przekonany, że wiele osób w takim ferworze codzienności troszeczkę gubi poczucie ważności budowania tej relacji z dzieckiem. Naprawdę bardzo mocno widzimy to na naszych zajęciach Best Brain, Nowy Wymiar Edukacji, które prowadzimy w formie zdalnej dla osób w sumie z całego świata. Jak mocno ta relacja wpływa na efekty w uczeniu się. Dlatego nie bój się poświęcać swojego czasu na zbudowanie relacji. Czasem nawet kosztem tego, że dziecko może słabiej się przygotuje do danego sprawdzianu. Ale ta relacja potem będzie procentować i dziecko samo może do ciebie przyjdzie i zapyta cię: słuchaj, tato, mamo, jak ja mam się nauczyć tego? Pomóż mi. Czy ja to dobrze rozumiem? Bo będzie wiedziało, że może ci zaufać również w nauce. Jeżeli masz małe dzieci, to prawdopodobnie nie widzisz tej potrzeby, ale pewnie za kilka lat mocno ją dostrzeżesz. Napisz w komentarzu, czy się zgadzasz z tym, o czym powiedziałem, z tymi wynikami badań, czy rzeczywiście pamiętasz nauczycieli, z którymi nie miałeś żadnej relacji, czy raczej pamiętasz tych, z którymi miałeś trudną relację i pozytywną relację i z którymi osiągałeś lepsze wyniki. Do usłyszenia. Cześć.